Ale tam w IKEA będzie ciepło. Szybko, szybko i nie w kałuże. Maxa zostawiłam, już się tam bawi. A ja sobie tutaj znalazłam miejsce przy jakimś biurku. Ja w ogóle mam na sobie dzisiaj bluzę Champion. Jest to bluza w takim brzoskwiniowym kolorze. Pa! 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 Vlogu. Byłam wysłać wasze zamówienia, za które z całego serca wam dziękuję. Zajechałam na takie naprawdę szybkie zakupy do Lidla, 21,29 zapłaciłam. I mamy tak, podwójne opakowanie piersi z kurczaka grillowanej, ogórek, chleb na zakwasie, ser tarty cheddar, to jest ten mocniejszy, piątka, rogal z nadzieniem migdałowym, precelek, masło niesolone, 3 bakłażany, 4 bagietki kanapkowe, 3 pączki z dżemem, 2 opakowania bagietki czosnkowej z serem. One są tak pyszne, ja je na patelni przysmażam. Cytrynki, napój, owoce lata i cola. I to wszystko. No wiecie co? Tak się deszcz rozpadał, ale jak tam pada? Przed chwileczką sobie pomyślałam, że pojedziemy z Maxem nad morze. Taki spacer sobie zrobimy, bo jest tak trochę chłodno, ale wiecie, no nie padało i kurczę, tak po prostu zaczęło lać, więc zmiana planów, jedziemy do IKEA, ja muszę trochę popracować, ale chcę połączyć przyjemne z pożytecznym, więc niech Max się pobawi w IKEA, a ja będę pracowała, mam to szczęście, że mogę z telefonu to robić, a tam jest ten taki plac zabaw, gdzie dziecko się oddaje na 45 minut, właśnie tam go oddam. Ja sobie popracuję, a potem go odbiorę i sobie przejdziemy przez IKEA, bo muszę kolejne wieszaki kupić. No po prostu, ja nie wiem. Ale wiecie co, trochę inaczej teraz wieszam ubrania w butiku. Znaczy, trzymałam je złożone, teraz stwierdziłam, wszystkie chcę mieć powieszone i brakuje mi po prostu większej ilości wieszaków. Także co, robimy taką małą wyprawę. Pewnie coś tam nagram wam. To jest niebezpieczne pudełko. Niebezpieczne pudełko. Krokodyl jest tam w środku. No, wychodzimy. Aż się boję na ten deszcz. Ja też. Będziemy biec do auta. Chodź tu koło mamy, szybko. Ale myślałam, że jest chłodniej. A nie jest. Dobrze, że tylko w bluzie poszłam, bo tutaj wiecie, teraz pada. Ale tam w IKEA będzie ciepło. Szybko, szybko i nie w kałuże. Maxowi założyłam adidasy, żeby mu było wygodnie tam zdjąć, jak idzie się bawić i potem założyć szybko. Gdzie ty jesteś? Chodź, daj rączkę, bo tu ulica będzie. Chodź. Uff.
No i stoimy w korku. To już jest zjazd z autostrady do IKEA i do Metro Center i chyba więcej osób miało taki pomysł jak ja, żeby do IKEA pojechać. Bo nigdzie się nie spieszymy, tak? No tak. No. Uda się? Uda się? Uda się? Uda się. Jeee! Załapaliśmy się na zielone, jejka, na czerwone chciałam powiedzieć. Udało się! Udało się, tylko troszeczkę. No tutaj teraz następny korek. Ale to już szybciej pójdzie, nie martw się. O, wiecie, tak! Zdążymy? Zdążymy? Jest! Zdążyliśmy! Ojej, te wszystkie auta do IKEA skręcają, Maksiu. O. Idziesz? Wiecie co, to tylko tak źle wyglądało. Jest pełno pustych miejsc na parkingu. Że jest super. Tak, tak. Wszędzie jest pełno miejsc. Ale wszędzie jest tam i tam. Maksa zostawiłam, już się tam bawi, a ja sobie tutaj znalazłam miejsce przy jakimś biurku i będę sobie teraz pracowała. I już Maksiu jest ze mną. Cześć Maksiu. Cześć. Nie pomachasz? Nie. Nie masz czasu. Nie mam czasu. O, mama, tak. Sobie będziemy teraz chodzić po IKEA. Maksiu tam gotuje. O, zobaczcie, jaki ma widok za oknem. A ja zwróciłam uwagę, książka tutaj leży. Aż muszę zobaczyć, czy są one w sprzedaży. Bardzo fajna. Uważaj, Maksiu, nie spadnij. Ja muszę gotować. Przepisy. Ja będę gotować to. And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here? Woo, brawo! Jeszcze raz spróbuj w środek. Mam dwa. Dwa punkty masz? Maksiu, nie w ścianę, w tarczę. Fajna ta gra, nie? Tak bardzo mi się te okrągłe lustra podobają. W ogóle w takim, nie wiem, w ładnym pokoiku teraz jestem. Niby tutaj nic takiego nie ma, ale tak bardzo klimatycznie tutaj jest, zobaczcie. No Max tutaj we wszystkie szafki zagląda. Ale ta ściana świetnie wygląda i tutaj lustrami, takimi kwadratami wyłożona ściana. Kanapy brązowe, stolik. Książkę znalazłam. Nie, dziękuję. A pokaż jaki tytuł? Jaka to książka? A. Proszę, odłóż na miejsce, gdzie była. No i tutaj taka, jak meblościanka, coś takiego. Stworzone, bardzo fajnie. Kominek. Bo to jest takie na niby. If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here? Będziesz mi włosy kręcił? Tu z tej strony. O, ładne będą. O, nie ciągnij! Zakręciłeś mi fajnie. Prąd, prąd, prąd. Tam jest prąd. Słyszysz szum? Max znalazł muszelkę. Mogę ja też posłuchać?
Normalnie szum morza słychać. Ale jak byłam mała, często tak słuchałam. Słyszysz? Tak. Posłuchaj. Jeszcze jedna. Ale jak głośno słychać. Chciałam wam pokazać, to jest taki regał. I fajne pomysły na przechowywanie pamiątek. Zobaczcie. Tam jest na przykład piasek i kamyki z Korfu, kamyki i piasek z Bułgarii. Tutaj muszle. Tutaj w ramce ja też kiedyś magnesy trzymałam. Bardzo fajny pomysł. Piasek z Krety. Ale to fajnie wygląda, wiecie? Tutaj na tacy musielki są poukładane. Tu Maroko. Naprawdę fajny pomysł. Bardzo fajnie to wygląda i tylko w butelkach przechowywać. W takich karafkach znaczy się. Mama, ci wniosły się teraz. O jeny, ile prania ty masz do robienia. A jaki ogon ty masz? Z taśmy, z miary Max zrobił sobie ogon. Ale ile tego prania? No ile tego prania? Jaka tutaj piękna sypialnia. Świetna ta tapeta. Neon. Co robisz? Regulujesz. O, muzykę włączyłeś. Myślałam, że światłem regulujesz. Ciemniej, jaśniej. Garderoba. Chciałam zjeść z Maxem obiad, ale zobaczcie, jaka jest kolejka. Niesamowita. Że nie będziemy tutaj jeść. Jaka piękna ściana z kwiatów. Zeskanowałeś? Tak. Super. Mama, 22 funty do zapłaty. Zeskanuję ciebie. Biorę dwa razy serwetki. Poczekaj, Maxio. Trzy paczki wieszaków. I tacę taką, bo Max gdzieś swoją zapodział. To jest taka mniejsza, szara. Maxiu właśnie sobie siedzi i ogląda bajkę. A odkryj kołdrę trochę i pokaż, co masz założone. Koszulę i krawat. Ale pokaż, muszę coś pokazać. Zobaczcie. Tu sobie skleił krawat. O, trochę ci się odczepił. Skleił sobie krawat, żeby mu się nie rozłączały te dwie części. Elegancki jesteś bardzo, Maxiu. Ale mama. Już ci włączę. elegancik. Pączek, ser i herbata miętowa. Teraz wyjesz to. O, to chyba dla mnie to przygotowałeś, ten dżemik. Nie. Maciek właśnie do domu przyszedł. No chodź nam się, pokaż. Cześć. Uuu, Maciek chciałem ma nowe rzeczy. Mamie i mama chciała nagrać. No, ja mówię, Maciek ma nowe rzeczy, to mówię, to nagram. Poczekaj, nowe. Ja stanę z tej strony, to będę cię lepiej widzieć. Ale tak jakby dokończyłem, bo miałem tu kurtkę i teraz no miałeś? Rzeczy dokupiłem, co pasują bardziej. Aha, o, koszulka nowa. I takie spodnie. I jeansy, a z jakiego to sklepu? Hollister. Hollister i koszulka i spodnie? No. Bardzo ale fajne. Ale za krótkie są. Czemu za krótkie? Bo ucinają. No gdzie? No przecież zawijają ci się, nie są za krótkie. Ale tutaj ucinają pomiędzy. Nie wiem. Tak? Ucinają, uwierają. No. Aha, no nie wiem, to musisz pomyśleć. Ale podobają mi się bardzo. No bardzo ładny kolor. Bardzo fajne, odwróć się. O, Lili przyszła. Bardzo fajne, no. Mm-hmm. Co jeszcze kupiłeś? Koszulę czarną? Mhm. I jutro będę miał założoną. To tak na elegancko. I spodniami czarnymi, tak bardziej do pracy. Mhm, tak na elegancko. Mm-hmm. Ja ty lubisz tak. Raz na elegancko, raz na sportowo. Tak luźno. Mm-hmm. I tak zmieniać cały czas. Mm-hmm. Fajnie, bardzo fajnie. Cry.
Ja chyba zacznę nagrywać outfity Maxa. Dzisiejszy strój. Kto to wybrał? To ja. To ty sam się ubrałeś. Takie ubrania wybrał z szaf, ale zobaczcie, jak czapkę dobrał pod kolor koszulki. Wiesz, Max, że świetnie wyglądasz? Naprawdę fajnie. Właśnie robimy z Maxem takie pankieki. Kiedyś w Heronie je kupiłam. 79 pensów kosztowały. To jest tylko torebka z takim suchym proszkiem. Dodaje się 150 ml wody, miesza. I usmażyłam takie dwa mniejsze kółka, jedno większe to będzie miś. Tutaj jest część pankejków i ostatnie robią się na patelni. Miś Bibuś to miś będzie. Miś Bibuś będzie. Max wcina. Dobre? I gotowe! Wszystko sam Max udekorował, ja zrobiłam tylko włosy z bitej śmietany. Wyszło przepięknie i Max teraz chce też zdjęcie zrobić, tak? Właśnie skończyłam nagrywać LMF, mierzymy i porobiłam zdjęcia do butiku. Zobaczcie, jaka piękna kolekcja nowości. Ja jestem zachwycona, pokażę Wam z bliska. Przepiękne takie neutralne kolory, ale z domieszkami innych kolorów. A tu zobaczcie, jakie róże jest to sukienka. Tutaj mamy pastelową zieleń. Tutaj spódniczka w takie piękne kwiaty. Tutaj mamy sukienkę z domieszką miodowego koloru. Naprawdę bardzo fajne rzeczy. Dużą przyjemność mi sprawiło przymierzanie tego wszystkiego, robienie zdjęć. No i właśnie tak szybciutko nagrałam Wam, to może zobaczcie to sobie teraz. Sukienka w piękne róże, dekolt regulowany, można sobie odpiąć, bardziej zapiąć. Falbanka przy rękawku i gumeczka. Rozmiar według mnie 10, małe 12. Sukienka z takimi przepięknymi rękawkami, mają one idealną długość. Sukienka jest w rozmiarze 12-14, górę ma taką z takiej gumy zrobioną. Tutaj dół jest odcinany, jest bardzo wygodna. Sukieneczka w rozmiarze M, w takie przepiękne kwiaty, przepiękne połączenie kolorów. Można ją nosić z paskiem lub bez paska. Z paskiem wygląda tak, a bez paska tak się prezentuje. Ta sukienka to jest hit. Zobaczcie na to. Jedno rozcięcie. Drugie rozcięcie. I jak będziemy chodzić, to tutaj nam się będzie nóżka wyłaniała. No przepiękna sukienka w rozmiarze L. Na M-kę też jest dobra. Gumeczka w pasie. Jest po prostu boska. Przepiękna, długa suknia. Idealna, jeżeli macie jakąś ważną uroczystość. Wesele, chrzciny. Jakieś okrągłe urodziny. Jest to rozmiar 12, ale tutaj powiedziałabym bardziej 12-14 z podszewką. O! Jest naprawdę porządna, jest przepiękna. I tutaj gumeczkę ma w pasie. Przepiękna sukieneczka w kolorze takiej pastelowej zieleni z białymi kwiatkami. Rozmiar bym powiedziała ML. Ma podszewkę. Gdzie ona jest? Tutaj ma podszewkę i fajna będzie na takie ciepłe dni. Ramionczka ma regulowane, można tutaj sobie, wiecie, wyżej, niżej tą część przesuwać. Bardzo fajna. Sukieneczka w rozmiarze 12, ale powiedziałabym bardziej, to jest takie 10-12 w pasie gumka. Tutaj, gdzie one się zaczynają? O, tutaj od pasa w dół guziki rozpinane, więc można nóżki trochę pokazać. Jest to taka lekka, przyjemna sukienka na lato, 100% wiskoza, łatwa do noszenia. Zobaczcie, jakie piękne kolory. Sukienka w rozmiarze 18, ale tutaj myślę, że będzie już od 14 dobra, bo ma pasek i ma też dodatkowo gumkę w pasie. Zobaczcie, te kwiaty. Jocie, to jest kolor granatowy z domieszką zieleni, miodowego koloru i bieli. Z tyłu zapinana na guziczek, ale no jest tak wygodna. Jeszcze Wam pokażę ją bez tego paska. O, i tutaj ma gumeczkę. Także myślę, że pomiędzy 14 a 18 będzie idealnie pasowała rozmiarem. I teraz sprawdziłam, jeszcze Wam dodam, że jest to 100% wiskoza. Przepiękna spódniczka w rozmiarze 14. Ale na 12 taka lekko luźnawa też może być. Ona ma z tyłu gumkę, więc pięknie tutaj, wiecie, wygodnie się porusza z nami ta spódniczka. No, jest taka zwiewna, lekka. Zobaczcie na te kolory. Typowa spódniczka na lato. Przepiękna.
I jeszcze dodam, że ma podszewkę. Spódniczka w rozmiarze 16, ale na 14 też będzie dobra. Tutaj ona jest zapinana na guziczek. I potem się ją tak, wiecie, zawija i związuje tutaj na tasiemkę. Albo można nosić jako spódniczkę na lato, ale też idealna będzie na wakacje, na strój kąpielowy. Przepiękny kolor. Zobaczcie ten fiolet. Jacie. W kwiatki. Bardzo fajna. Lekka, zwiewna, narzutka. Mi się to nawet tak trochę kojarzy z wyglądu z marynarką. Zobaczcie, założyłam do spodni materiałowych, do topu lnianego. I też mi się to podoba. Rozmiar L, ale tutaj na mnie jest dobra i myślę, że tutaj już nawet od rozmiaru 8-10 będzie dobra, bo to może być luźniejsze. Idealne na lato i te kolory przepiękne. Top w rozmiarze 16, bardzo zwiewny, bardzo fajny na lato. Tutaj ma gumeczkę, tutaj ma tasiemkę do związywania. Bardzo lekkie, zwiewne rękawki, takie seksowne nawet bym powiedziała. Naprawdę jest bardzo wygodny. Bluzeczka na lato w przepięknym, takim naturalnym kolorze. Falbanka przy rękawku odcinana nad biustem. Jest to rozmiar L, ale myślę, że tutaj od Eski ona będzie już dobra. Ona ma być taka właśnie luźna, bardzo wygodna, bardzo taka lekka, prosta do noszenia. Bardzo fajna bluzeczka, top na wakacje, zwiewna. Idealna będzie też na strój kąpielowy. Rozmiar 12, jest to taki materiał, że bierzemy, wieszamy na wieszak i nie trzeba prasować, ale zobaczcie teraz tył, bo to on jest tutaj najważniejszy. Ten top wygląda z tyłu, jakby to była sukienka. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba ten efekt i jeszcze te rozcięcie tutaj na środku. Bardzo fajny top w rozmiarze 18. Takie wyraźne kolory, taki wesoły na lato, na ramionczkach i specjalnie zostawiłam te ramionka w ten sposób, bo chcę Wam pokazać, że na różne sposoby można go nosić, albo można właśnie takie rękawki tutaj sobie zrobić, albo można mieć go tylko na ramionkach, na ramionczkach, tak też bardzo fajnie wygląda. Lekki, zwiewny i bardzo fajnie będzie z jeansami wyglądał, ze względu na ten kolor właśnie tutaj niebieski. I tak próbowałam właśnie porównać ten rozmiar i tak sobie myślę, że spokojnie od rozmiaru 12 można nosić tą bluzeczkę. Ramionczka ma regulowane, można sobie dekolt niżej, wyżej opuszczać. Zapraszam serdecznie do butiku i przypomnę tylko jeszcze szybko, że wysyłka do Polski kosztuje tylko 4 funty, jest to jakieś 21-22 zł, nie ponosicie żadnych dodatkowych kosztów. Ja w ogóle mam na sobie dzisiaj bluzę Champion. Jest to bluza w takim brzoskwiniowym kolorze, bardzo dobrze się czuję w takim kolorze. Wiecie co, od rana takie piękne słońce mieliśmy, dlatego też wiecie, mówię do Wojtka, idę szybko na górę porobić zdjęcia, nagrać, a teraz pada, mamy całe ciemne niebo, już krople na szybie są. No i nie wiem, trochę mam wyrzuty sumienia, że straciliśmy tą piękną pogodę, bo Max jest w domu dzisiaj i myślałam, że wyjdziemy gdzieś na dwór, wiecie, na spacer, a teraz to tak za bardzo nie wiadomo, co robić. No na pewno coś wymyślimy. Mam też nowy krem do twarzy, który dostałam od Maćka. Maciek, bardzo Ci dziękuję. Już idę Wam pokazać, podobno jest rewelacyjny. No i będę myśleć, co będziemy robić. Jest to krem La Roche-Posay Effect La Duo Plus. Maciek się naczytał, jaki on jest dobry i postanowił zrobić mi prezent. Także dzięki Maciek, będę testowała, a jak go znajdę, zostawię Wam też do niego link w opisie pod filmem. Fajnie, cieszę się, lubię prezenty. Zobaczcie, jaki mokry bakiard, to po prostu coraz mocniej pada. Chciałam Wam pokazać, że na razie tą donicę tutaj ustawiłam, co w TK Maxie kupiłam, na środku i włożyłam tutaj sztuczne kwiaty, bo będę chciała zioła zasadzić, ale jak nie mam, to myślę, że tak bardzo fajnie wygląda. Tego kwiata musimy przełożyć na tamtą stronę pod okno. Naprawdę mi się podoba stół z tą donicą, bardzo. A dobrze, Maksiu mi wiadomości przysyła. A te dwie donice postawiłam tutaj, wszystko opróżniłam. Jest pusto, ja się muszę do tego wyglądu przyzwyczaić, do tego widoku. Jest mi dziwnie, ale Wojtek mówi, że fajnie, tak się, wiecie, oczyściło tutaj. Na razie wstawiłam te roślinki, a jak będę przesadzała, w ogóle, to właśnie, w jednej ma być kwiatek od Sandora, a do drugiej miałam coś dokupić, ale na razie mi się tak podoba. Właśnie robię sobie kawę
I wiecie co, no trochę tutaj zapełniłam. Wiem, że może to wcześniej lepiej wyglądało, ale miałam ninja schowaną w szafie, a chcę używać, chcę robić koktajle, jak to jest schowane, ja po prostu nie pamiętam o tym. No tutaj moja maszynka do spieniania mleka, tutaj mamy takie urządzenie, jeszcze Wam nawet nie pokazywałam, mamy to już bardzo długo, do gazowania wody, ale nie mamy butli z gazem wymienionej, także na razie tego w ogóle Wam, no do tej pory nie widzieliście, tego nie pokazywałam. Robię sobie kawkę, tutaj mam, zobaczcie, mój cukier, używam do herbatki, już dwie herbatki z nim piłam. A tutaj robię sobie takie śmieszne jedzenie, przysmażam kiełbasę i wiecie co, mam dwie bagietki ostatnie, czosnkowe z serem i to przysmażę razem. Wojtek z Maxem są najedzeni, bo oni jedli jak ja pracowałam i z tego względu, że tak mocno pada i że jeszcze nie wyszliśmy, to stwierdziłam, że zrobię sobie jedzenie, a Wojtek poszedł się wykąpać, zmiana planów. Ale jak to leje, ja Wam pokażę. Zobaczcie. Czyż to nie jest idealna pogoda na moje różowe kalosze? A, zobaczę, gdzie będziemy szli, może je założę dzisiaj. Mam ochotę na kawę z moim syropem vanilla chai. No i oczywiście z mlekiem. O, koniec. Włożyłam już bagietkę i teraz do mnie dotarło, że ja Wam powiedziałam, że robię sobie śniadanie. A tu trzy kiełbasy na patelni. Nie, ja tylko jedną zjem, ale wiecie, żeby do podjadania na później było. Dobra, dobra. I gotowe, smacznego. I wiecie co, tak sobie pomyślałam, że chyba w tym momencie zakończę nagrywanie tego vloga i za moment rozpocznę kolejnego, bo będę teraz w sumie jadła, potem wychodzimy, więc myślę, że to jest dobry moment właśnie, żebyście zobaczyli w następnym vlogu, co będziemy robić. Także bardzo Wam dziękuję za spędzenie tych dni razem ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. Zostawcie mi serduszko w komentarzu i do zobaczenia już niedługo w kolejnym vlogu. Pa, buziaki kochani i dziękuję, że byliście. Pa! 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 Pa.